Premier wydał polecenie kupna środków ochrony indywidualnej Spółką Skarbu Państwa i Agencji Rozwoju Przemysłu, które nigdy wcześniej nie zajmowały się obrotem artykułami medycznymi. Tymczasem takie dostawy mogłaby zapewnić na podległa szefowi rządu Agencja Rezerw Materiałowych, powołana właśnie do tego typu zadań. Ostatecznie jednak rola spółki KGHM i grupy Lotos sprowadzała się do płacenia za dostarczone maseczki, przyłbice i kombinezony. To Ministerstwo Aktywów Państwowych wskazało spółkom Skarbu Państwa dwie polskie firmy, które miały dostarczyć tego typu produkty, uzgodniło z nimi ceny i wielkość dostaw oraz opracowało wzory umów. Jedna z tych firm zajmowała się wcześniej głównie sprowadzaniem akcesoriów kosmetycznych, a druga działaniami w zakresie obronności. W dodatku część dostarczonych przez nie maseczek. Oraz znaczna część kombinezonów i przyłbic nie spełniała wymagań jakościowych, co mogło zagrażać życiu i zdrowiu personelu medycznego, który z nich korzystał.